I. L. James 50 twarzy Greya. Książka, która atakowała mnie z każdej niemal strony przez ostatnie miesiące. I po przeczytaniu jej, jednocześnie z recenzjami na wyszło, mam dwie refleksje. Raz, nie dziwię się, że się tak kobietom podoba, a dwa, w takich momentach jak ten, mam potwierdzenie, że nie warto czytać beletrystyki. W trakcie lektury znajoma zapytała mnie o opinię i myślę, że warto teraz przytoczyć SMS, jaki jej wysłałem. Wykorzystuje wszystkie archetypy mężczyzny atrakcyjnego dla kobiet, a w roli głównej bohaterki jest osoba, z którą łatwo może się utożsamić większość czytelniczek tego typu pozycji. Teraz już będziecie wiedzieć, czemu Christian jest tak niebotycznie bogaty, przystojny, 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 władczy i obdarzony dużą męskością. Czytając 50 twarzy, znajdziemy tak nietypowe BDSM, Bondage Domination Sadomaso w ilościach śladowych, a książkę można trafnie podsumować ostatnimi 20 stronami. Nie wiem, czemu penetracja w wykonaniu naszego miliardera trwała zawsze nie dłużej niż jeden akapit, za to wiem, że pora, o której tą książkę z Ulgą skończyłem, 321, nie może być przypadkowa.